Cześć, nazywam się Remigiusz Szymański i jestem edukatorem morskim w Akwarium Gdyńskim. W morzach i oceanach zachodzą procesy, które decydują o kondycji ekosystemów morskich i wpływają na kształtowanie klimatu na Ziemi. Uczeni badają te procesy poprzez obserwację środowiska morskiego, a umożliwiają im to m.in. statki badawcze, które można nazwać pływającymi laboratoriami. Wyposażone są w pomieszczenia z odpowiednią aparaturą i umożliwiają wykonywanie wielu badań oceanograficznych, geologicznych czy biologiczno-rybackich bezpośrednio na morzu. Aktualnie znajduje się obok oceanografa należącego do Uniwersytetu Gdańskiego. Jest to najnowocześniejszy statek naukowo-badawczy w rejonie Morza Bałtyckiego. To na nim pływają studenci oceanografii i posiada on nawet salę wykładową do prowadzenia zajęć. Oceanograf jest katamaranem, to znaczy, że posiada dwa kadłuby zamiast jednego. Dzięki temu statek jest bardziej stabilny podczas prowadzenia pomiarów. Dzisiaj zobaczymy pracę naukowca na statku Baltika. To pływające laboratorium należące do Morskiego Instytutu Rybackiego Państwowego Instytutu Badawczego w Gdyni oraz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Cześć, nazywam się Tycjan Wodzinowski i jestem oceanografem w Morskim Instytucie Rybackim w Gdyni. Zapraszam Was na pokład naszego statku Baltika. Od niemal 30 lat wraz z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej wykorzystujemy go do badań Morza Bałtyckiego. Głównym celem większości rejsów Baltiki jest sprawdzenie kondycji ryb zamieszkujących nasze morze. Szukamy ich echosondami, łowimy, mierzymy, ważymy oraz określamy ich stan zdrowia, czy mają pełne żołądki i czy są gotowe do rozmnażania. Żeby dowiedzieć się więcej o kondycji ryb, badamy również ich środowisko, czyli wodę. Mierzymy jej temperaturę, zasolenie, ilość rozpuszczonego tlenu w wodzie, a jeśli jest taka potrzeba, to także inne wskaźniki chemiczne. Łapiemy najmniejsze organizmy żyjące w wodzie, czyli plankton, zarówno roślinny, czyli fitoplankton, jak i zwierzęcy zwany zooplanktonem, aby się dowiedzieć, czy ryby mają co jeść. Sprawdzamy też, czy ryby odbyły tarło, czyli szukamy ich ikry i larw, to znaczy ich jaj i małych, młodych rybek. Ponieważ ryby żyją również na dnie, pobieramy próbki osadów, żeby zobaczyć, czy jest tam odpowiednie dla nich pożywienie i czy nie ma w nich szkodliwych substancji. Dodatkowo sprawdzamy, ile śmieci można znaleźć na dnie oraz łowimy mikroplastik do określenia jego ilości w wodzie. Pomimo, że na Baltice są laboratoria, a w każdym rejsie płynie zespół specjalistów w wielu dziedzin nauk o morzu, to nie zawsze jest czas na zbadanie wszystkiego, co nas interesuje. Dlatego dużo zebranych podczas rejsów próbek zawozimy do laboratoriów w naszym instytucie. Jedynym statkiem wyposażonym w ożaglowanie jest Oceania, należąca do Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk. Dzięki temu jego zasięg jest praktycznie nieograniczony. Statek ten co roku spędza blisko 250 dni na morzu, wykonując m.in. wyprawy w rejony arktyczne, gdzie prowadzone są badania np. nad zmianami klimatycznymi. Jest to najstarsza z wymienionych jednostek badawczych. Inne polskie statki badawcze wykonujące pomiary na Morzu Bałtyckim to m.in. IMOR i Horyzont, należące do Uniwersytetu Morskiego w Gdyni oraz Nawigator Akademii Morskiej w Szczecinie. Być może niektórzy z nas podczas rejsu statkiem turystycznym po Bałtyku płynęli obok tych jednostek, gdzie w wyposażonych w specjalistyczny sprzęt laboratoriach naukowcy badali warunki środowiskowe naszego morza. Jeżeli kiedyś połączycie swoją przyszłość z biologią morza lub oceanografią, może nawet będziecie pływać na jednym z nich.